Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj vlog ze stajni, coś czego dawno nie było. A co lubicie? Za mną stoi Julia, która zbiera dziką różę. I co? Mam nadzieję, że vlog będzie ciekawy. Zapraszam. Co Julia robisz? Zbieram dziką różę. Po co? Żeby dać koniowi. Aha, to super. Dzika róża to bomba witamin, w szczególności witaminy C. Idealna na okres przejściowy, czyli właśnie teraz, co teraz mamy. Jak jesień, zima i tak dalej. I jak my tą dziką różę podajemy? Zazwyczaj po prostu wsadzamy dużą ilość do wiaderka czy pudełka i tylko może sobie zjeść tyle, ile potrzebuje. Często zostawia trochę. I albo to zostawiamy na kolejny raz, albo podajemy Persji. Zawsze coś z tą dziką różą się zrobi. Okej, mamy dziką różę w wiaderku. I zaraz prezentujemy ją Takosowi, który jeszcze nie może ewidentnie doczekać, bo widzi wiaderko. Oj, tak, tak, tak. Frustracja 100%. Ale to już ostatni dzień Quantico na tej kwaterce, potem będzie wyprowadzony tam, ponieważ dzisiaj przybywa Kowal. Oj, tak. Etna nienawidzi Quantico. Co ty kupiła? Nie mogę. Ale wściekłusy. Po co podchodzicie do siebie tak szczerze? No to jest dziwne w konia, że nie lubią się, a podchodzą do siebie. Jak ja cię nienawidzę! Tak! A tak a propos tej nogi, którą Tico teraz wystawił do przodu, to dzisiaj przeczytałam informację, że to, jaką nogę wystawia do przodu, to oznacza, że jest albo lewo, albo prawoonożny. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Jakby konie grały w piłkę, to by mu się lepiej kopało lewą. No i to miało związek z tym, na którą koń stronę jest lepszy, na którą gorszy. I ta noga, którą on wystawia do przodu, to jest ponoć ta lepsza. Julia, a co teraz robisz? Parzę mysz. Aha. Tak naprawdę to wstawiam wodę na mysz. Później będę parzyć mysz. Okej. Okay. Ej, on nie działa. Nie działa, tylko musisz sposobem to zrobić. Patrz. O, dobra już. O, właśnie tak. No dobra, a tu jest mysz, tak? Jaki mysz? Powiedz o nim. Proszę bardzo. Mysz z Humelea. Pyszny i smaczny, znaczy... Jak ja go próbowałam, to niezbyt mi smakował, ale... Ale tak, to jest wybieram tak. Co do meszu. I zjada go ze smakiem. Tak, próbowaliśmy... Razem to już będą trzy firmy. Trzy firmy, z czego było tam kilka różnych smaków i na razie w całości zjada tylko Hoveleja. Dokładnie. Lubi po prostu. Okej, okay, idziemy z meszem w wiaderko misce. Nie sugerujcie się konsystencją, wyszedł mi za rzadki. No. Powinien być trochę bardziej zbity. No ale i tak zapewne go zje. Ten to jest bobas, już cały nos się uwalił. No, Boże, pluje tym. Wypada mu z ryja. Nie mogę zobaczyć na jego... Joki zły! Czemu miotłeś miską? Teraz idziemy wyczyścić Quantico i przepraszam za głosy w tle, ale mam lekcję. Kto bez bicia się przyzna, że od początku całej pandemii
nie był w stajni podczas lekcji i nie słuchał lekcji sobie na telefonie. Ja nawet wykłady na studiach odpalam sobie w stajni. No właśnie. Konik zajada, a Julia czyści. Ostatnio czyściłam ja, bodajże wczoraj czy przedwczoraj, a dzisiaj czyści Julia. Ale rozmarzony. Pamiętajcie, aby czyścić nie tylko ciałko, ale również nogi. I szczególną uwagę przykładać do pęcin, ponieważ tam lubi rozbijać się, co? Gruda! Dobra, jest dzień drugi tego vloga ze stajni i po wizycie kowala, po doczepieniu podkowy mogę wreszcie popracować z takosem i będziemy sobie robić ląże. A teraz idę po niego i będzie czyszczony i będzie przygotowywany do ląży. Quantico, jak widać, bardzo lubi zabawę na pastwisku z kolegami. Jego ulubioną zabawą jest chyba szarpanie się za kantary, ale mam wrażenie, że jest to jedna z ulubionych zabaw wszystkich koni. Ja od razu, kiedy widzę tą jego gwiazdę na czole, to już wiem, gdzie jest mój koń. Jest tam. Ciekawe, czy przyjdzie. Zobaczymy, bo jest ze swoim przyjacielem pastwiskowym. Jakby ktoś był ciekawy, to jego nowym przyjacielem z pastwiska jest Perfekt. Zauważył mnie. Jej! Siema! Chodź, idziemy. No, będzie praca. Okej. A jako, że zapewne oglądacie ten filmik tuż przed świętami, to chciałabym życzyć wraz z Takosem i całą moją rodzinką wesołych, spokojnych, zdrowych świąt, szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie lepszy i spokojniejszy. Powiem wam szczerze, że była to dosyć standardowa w formie ląża. Było sporo stępa, troszkę kłusa, troszkę galopu. Generalnie bardziej się opieraliśmy na stępie w tym wszystkim. I co można zauważyć u Tico, że był on dosyć mocno zainteresowany otoczeniem i momentami gubił kontakt ze mną przez to właśnie, że interesował się zbytnio nie tym, co trzeba. Ciężko też było naraz wszystko nagrywać i pilnować go, jeśli chodzi o ruch siebie, jeśli chodzi o mowę ciała i tak dalej, więc ponagrywałam maksymalnie 30 sekund urywków ze stępa oraz kłusa na dwie strony i na tym skończyłam nagrywanie i zajęłam się pracą. Później on fajnie się rozluźnił, miał spokojny, zrównoważony chód, więc w sumie ląża zakończyła się naprawdę fajnie i przyjemnie dla nas obu. Na koniec się porozciągaliśmy trochę, zrobiliśmy mały stretching i zeszliśmy z placu. Okej, ląża zakończona z powodzeniem. Teraz będę odprowadzać Takosa do boksu i będę przygotowywać jedzonko wraz z Julką i trochę więcej omówię na temat tego żywienia, ponieważ delikatnie się to pozmieniało, raczej doszły elementy, więc opowiem. Tico versus maszyny. Jakiejś wybitnej reakcji to nie ma. Bo w ogóle robią nam drogę utwardzoną do stajni, więc mega, mega się cieszę, bo potrafiło tu być takie błoto, że ciężko było przejść. Jeśli chodzi o żywienie, to wiele się nie zmieniło, ponieważ podstawy są takie same. Mamy musli, sieczkę oraz granulat. Musli pozostało takie same, czyli all in one z Hovelera. Bardzo nam się sprawdza, Tico je lubi. I nie mamy do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Mamy również granulat, który teraz schodzimy z Terap E Standard i będziemy wchodzić na
granulat Terap E bez standardu. Przerzucamy się, ponieważ ten granulat będzie miał mniej skrobi, Quantico się trochę przytyło, a sieczka nadal jest dengy, ale tym razem healthy tummy, a nie healthy hooves, czy jakoś tak, ponieważ ma ona większą zawartość lucerny, która zdecydowanie jest mega przydatna w okresie jesienno-zimowym, kiedy brakuje świeżej trawy na pastwisku. Do tego podajemy również peletki ziołowe z nubem na odporność, ponieważ w naszej stajni panuje pandemia grypy u koni oczywiście. Tako na szczęście nie przechodzi jej jakoś nadzwyczajnie źle, nie wykazywało jakichś wielkich objawów, ale postanowiłyśmy wspomóc jego odporność, a nuż widelec. I podajemy jedną miarkę, tak jak jest to w dawkowaniu, do wieczornego posiłku. Do tego oczywiście horse cookies. Tutaj podajemy nowość horse cookies z serca od serca, które są przepiękne i przesmaczne. No i oprócz horse cookies dodajemy jeszcze zazwyczaj marchewkę, buraka, czasem i to, a dzisiaj Quantico otrzymał do posiłku buraczka. Jak zawsze jest również u niego pełna siatka z sianem, do tego piłeczka z sianem i w żłobie znajdzie po powrocie z pastwiska niespodziankę w postaci buraczka. Dobra, takosek już jest w boksie. Dzisiaj jest sobota, czyli dzień, w którym on nie może wychodzić dłużej na pastwisko ze względów technicznych, jeśli chodzi o sprawy stajenne. Także ma siatę naładowaną na full, kantar zdjęty, więc będziemy się niebawem żegnać z konikiem. A kto to? Kto to biega? Kto to biega? O Jezu! Ale słodki psiak. O, i zaraz z Julą napełnimy jeszcze siatę Persji. Także już wyłączam kamerę i ci pomagam, żeby nie było. Spójrzcie, jak pięknie Julia umyła pudełka. No już były w takim brzydkim stanie, a teraz jak nówki sztuki, nieśmigane. Brawo, Julia. Nic mnie nie docenia, musiałam ją zmusić, żeby mnie docenił. Wcale nie! Znaczy, że tak. Co za gnojuwa, jeszcze mi powie, że jestem jakaś ten. Taka jesteś właśnie. Okej, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście standardowo zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć!